potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela.
w Reynardlingu? Witaj, Hattori. Witaj, Geralt. Jeśli chodzi o ten magazyn... No jak? Zmieniłeś zdanie? Pójdziesz pożyczyć trochę z jego zapasów? Pracuję nad tym. Powodzenia, Geralt. Bywaj. Bywaj, Geralt. Czas ci zdycha! Możesz jeszcze się poddać. Mil Gwynplaine. Oh. Patrz pod nogi. Arvel size. Stój się. Uważaj, nie kręcić się tu. Tu nowi gra. Nie twoja wiosna. Oh. Bench foul. Tempo! Dalej, płotka, dalej! Magia. Dalej, płotka, dalej! Thank you.
żebym jeszcze nie widział. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Uważa! Hej! Wiedźmin! Z nieba żeście nam tu spadli! Widzisz awaruchy, ty! Twoi kompani dawno już mógłby między siebie podzielić. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż?
Bywaj. Zejdź mi z oczu. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Jedziemy! Pokaż, co umiesz. Naprzód. Jak dziwolą? Dłubiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Drzewie i dni targowe to na... Czego? Pokaż, co masz na składzie. Bywaj. Widzieliście?
No już, już. Wolniej, płotka. Naprzód. Dalej, Polska, dalej! Dalej!
Paskudny. Się tu rozejrzeć.
Jedziemy! Dalej. To! Wielki ten wsiór. Wiesz, siedźmi mnie, to samo wyglądają. Ale ja nie zapomnę, co uważać, co będzie dzieciakom krzywdy nie zrobił. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? Geralt, dzięki za wszystko. No. Pokaż mi swoje towary. Bywaj.
Zara! Co mogę dla ciebie zrobić? Bywaj. Czym mogę służyć? Potrzebuję zbroi. Bywaj. Czym mogę służyć? Potrzebuję zbroi. Bywaj. Kurde, go wryj. Wryj, kurwa, rozumiesz? Mówisz, że skąd niby to wiesz? Ty! Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią?
niezawodnych, a na dole zostało chyba z 10 Znamia trup. Niezawodny przepis na obiekt. Mamy rozkaz przeczesać jaskinie i zrobimy to! Thank you.
Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, EFs, chatbots, ads, chlaplice i slower TH. Klatka piersiowa kompletnie zmiażdżona. Żebra musiały przebić płuca. Poczekaj, z czarownicami się uporamy, to i za was. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Przysyłam Nieradowi. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, zdziała coś? Kto? Ten zabijaka? Żyć! To wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin, zabijaka. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Portale, świetnie. Nowy łowca.
działo. Kto by pomyślał? Nienawidzę portali. Flaki się przewracają. Ta sialotka wystrzępiona na brzegu. To sowie pióro. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomiło portal. Chowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Cholerny mutant. Załatwimy to szybko, szybciej, albo boleśnie. Chcę go żywego! Tylko na tyle... Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Drogi. Listy miłosne? Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Tikstry.
Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Trzeba go jakoś uruchomić. Ja się stąd nie ruszam. Jak chcesz. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Neckerom. O, tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi.
jest jedyny. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Nie mogło się odbyć bez strażnika. Thank you.
kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megaskopem. Mocno okruszony. Triss będzie wiedziała, co z tym zrobić. Było iść za nim. Paszcze potworu? Każdy twój krok będzie pomniejszą. Żyjesz. Znalazłeś coś? Nie twoja sprawa. Mylisz się. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz. Brać go! Rozdzielcie się! Robi się. Nigdy się nie nauczycie. O!
Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Spokojnie, Lambert. Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem bije w siedmiu kotach. No widzisz. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia.
Magiczny ogień na stronę. Dzień jak dzień. Ho! Co? Mutant. Witaj. Pożyczasz czy kupujesz? Pokaż, co masz na zbyciu. Bywaj. Co witam? Dzisiejsza młodzież to ma w głowie. Coś mi na nie ludzie wygląda. Szukaj swoich zaurami. Nawróć się. Nie prowadzi cię wieczne lecie. Wieczne ognie świetli wam. Z tobą rozmawiam, to się zdenerwuje. Straszne jak to. Mówią, że czarodzieje dzielnie się bronią. A widzę, że wielmożny pan jednak nie przepuści dobrej okazji. No dobra, pokaż, co tam masz. Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie znajdzie. I tanio! Dzięki. Polecam się na przyszłość. Nigdzie nie ma taniej niż u mnie. Króla Radowida. Wieczny ogień nas prowadzi. Ludzie, poratujcie. Chory jestem na bidę. Więc matka zapłaciła panu Roybenowi i rychło z losu. A mój tatko jest łowcą czarowników. No i co tu dzisiaj jest? Pokaże pan miecz. Ludzie, poratujcie. Chory jestem na bidę. Coś mi na nieludzia wyglądasz. Szukaj swoich za murami. Jak nic, coś tu śmierdzi. Patrz pod nogi! Mówiłem, cholipcia. Mówiłem. Woj. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Temerczyki to tchórze. Za Pontar pouciekali zamiast ojczyzny bronić. Jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście.
Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się, nie wiadomo, kim jest naprawdę. Inalanda ona reis. Korel! Nie! Wszystko ci wytłacz! Korel? Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę! Liczysz się tylko ty! Ejże! Ty nie jesteś Korel! Sukub! Mara! Gdzie ja jestem? Korel go zakleła. To do niej podobne. Nie znam bardziej mściwej czarodziejki. No, może z wyjątkiem... Nie ma Korel? W takim razie podejdź bliżej, sukubie. Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie, co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Korel. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. W rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. O. Zabawcie się na mieście. Gust Korel znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam. Ciebie wchodzi. Młota mi naniesie. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Tak, Geralt? Rozmawiałem z Radowinem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak. Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom.
Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił. Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Schowała się w elfich ruinach pod Nowigradem. To tam się zaszyła po ucieczce Logmuin. Chyba przeprowadzała tam jakieś eksperymenty. Może to powie nam coś więcej. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Francesca też się waha. Obie zjedą, nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keire i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do loży, a Triss? Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale udało ci się samą zregenerować oczy. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Dobrze zrozumiałem? Filipa chciała przywrócić sobie wzrok? Z tego, co ja zrozumiałam, to planowała wyhodować tkankę na kamieniach szlachetnych. To by się zgadzało. W jej kryjówce znalazłem okrwawione Agaty. Gdyby jej się udało, byłaby drugą osobą na świecie, która tego dokonała. Dla mnie ciekawsze było to, co mówiły o loży. Czyli co konkretnie? Padły imiona wszystkich najpotężniejszych czarodziejek, byłych członkiń loży. Najwyraźniej chcą ją reaktywować. To dobrze czy źle? Zależy dla kogo. Filipa zawsze twierdziła, że jeżeli zginie magia, zginie ten świat. A loża miała chronić interesy czarodziejów. Z kolei Radowidowi i cesarzowi byłoby to na pewno nie w smak. Obaj musieliby się liczyć z naszym zdaniem, a żaden nie lubi dzielić się władzą. Z naszym zdaniem? Znaczy, że chcesz się do nich przyłączyć? Nie, mam inne plany. Co zamierzasz zrobić z kryształem? Właśnie się zastanawiam. Założę się, że Radowid byłby nim żywo zainteresowany. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. Tak, Geralt? Bywaj. O nie! Rusz się! Ta krew, co? Dalej, płotka, dalej! Ej, uważaj! Datek?
spokojnie. Okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Honor i ojczyzna!
Trzymaj się ode mnie z dala. Honor i ojczyzna! Ostrzegam cię. Ludzie, poratujcie. Chory jestem nabity. Nie kręcić się tu. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Co ja mam teraz zrobić? Hej! Kurwa, kurwie, łba nie umie, ale na liście. A uda mu się żonę znowu wyciągnąć, jak myślisz? W twarzy to jesteś niepodobny do nikogo. Wolni błot. Skurwysyn. Przyjechała złota z zamorzeni. Co się stało? Wyspiarze Skeligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skeligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? To chroć set! Przykro mi, przyjacielu. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie. A w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skeligijczyka. Zawołaj kolegów i wyjdźcie stąd, tylko grzecznie. Tak. Panowie, wychodzimy. Lepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda?
Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Wystarczy. Bywaj. Czuję się bezpiecznie, gdy jesteś w pobliżu wiedźmy. Żyjemy w materialnym świecie. A ja jestem materialna. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Przyszedłeś zdjąć ze mnie klątwę? Pocałunkiem? Jesteś wolna? Mhm. Będziesz zajebiście wyglądał. Na mnie. Dać się wczoraj. Hej, przystojniaku. Jeszcze mi się wełbie kręci. Toros będzie karany. Oj, zapłaczesz. Jak będzie? Coraz trudniej, chłopaku. Uważaj, obniesie. O ten? Dzieje Grykę i prosto, o tym chodzi goło i po. Kudły masz białe jak syn młynarza.
Dobrodzieju. Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci z oczu patrzy. Kudły masz białe jak syn młynarza. Tempo, tempo! Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Witajcie! Bywaj. Zabijałem już. Witaj, Gwynblade. Może pohandlujemy? Chętnie zobaczę, co masz do sprzedania. Grywasz w Gwinta? A co, też nie masz z kim grać? Zawsze przyjemnie zmierzyć się z kimś nowym. No dobra, no bez rybiu i rak ryba. Zagram z tobą, postawię nawet jeden z moich unikatów. No to wyciągaj karty.
Cholera, tak liczyłem na wygraną. No nic, uczciwie wygrałeś tę kartę. Pożałujesz tego! Prosisz się o śmierć. Naprzód. Służę waszmości. Może być gorzej. Witaj w Siedmiu Kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. To co dzisiaj macie w karcie? Bywaj. Niech Boże
walczył nikt. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójca. I to on zadał śmiertelny cios. I co zamierzasz? Zamierzam rozprawić się z winnymi, a przede wszystkim z Taulerem. Musimy rozmówić się z Wiedem. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź! Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym... on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze, taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty?
Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selizę. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizą. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizę. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Gubi, czy co? Idźcie swoją drogą! Cholera, znowu się zgubiłem. Jedźmy. O! Co ty sobie wyobrażasz? Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę.
kto przyszedł. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Tak? Przestraszyłeś się? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Krwią zapłacimy za wolną Temerię. Na pochybę czarną. Dziedźmin to się nie może ospą zarazić. Gdy masz ostry miecz! Bij czarnych, bij! Gdy masz lejnik, bij! Top czarnych, top! Jeśliś dobry chłop! Czego siwy? Wiedźmin to się nie może. Drażnisz mnie się. Wszystko się już skończy. Zamyślam zamtus otworzyć. W zimie. Taki porządny. W ścianach dywany wisiały i śmiech. Odjebało ci. Odjebało ci. Boż, kurwa. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz.
a ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać Wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd. No i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Ty, nie zgubię! Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Teraz wolniej. Jeszcze tylko burzy brakowało. Nie, bo
To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Gdzie ty, kurwa, byłeś? Jagody zbierałeś? Rosz, ja... Nie chcę mi się z tobą teraz gadać, Geralt. Bywaj. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. To... A Wes nie... Może jest... Co znowu? Ludzie, trójka... Hepme! Wygląda... Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Thank you.
skurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Rosz. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furem! Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Rosz. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Rosz, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Men... Trokar... Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać.
Rusz się! Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt... Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta. Thank you.
ty zabiłeś króla Foltesta! Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarza, dawno by się nie zmarł. Widzę was wszystkich. Zbój na zboju, grasanty, kurwie syny! Lumpen proletariusz. Widziałeś trochę tej energii? Nie, jestem z oko za tym. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest. Nie tak. W środku jest jakiś list. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Wróciłeś. Bywaj. Dasz radę, o który zapłacić? Zupełnie drożę, czy tam tu? To na pewno nie jest prawdziwy obiekt. Oni sobie najpierw smarują na pisaniu. Ej ty!
zwolnij, płotka. Kolejny ślad. Jeśli masz na nas kontrakt, to wystarczy, że poczekasz. Sami zdechnie. To ciekawe. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. Dom nie wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Suchnie. Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą.
dlaczego Ramas robił ten cholerny ser. Lepiej uważać. Semir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Thank you.
muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są potworne na smród starego sera. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. Tu jest. Powinienem... Miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Powinienem użyć oka Nehalenii.
Wyłączyłem barierę. Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Świeże powietrze.